a robi go szkoda. Pan Wójt, jeszcze jedno zdanie i kończymy. Słuchajcie, ale to nie tak, nie tak, przepraszam, to już trzeba zakończyć, bo ja powiem, że ja mam was dość. Ja mam was dość, z jednej i z drugiej strony mam po prostu was dość. Zamiast cieszyć się tym, że mamy jedną dziurę załataną, to jeszcze nie było poświęcenia. Ja nie jestem organizatorem tej imprezy, ale już mi się na nim nie chce iść. Już mi się na nim nie chce iść i ja rozumiem, słuchajcie, takie sprawy to załatwiajcie między sobą. To jest sesja, to jest miejsce poważne i tu się zgodzę z tym zdaniem. Macie przerwę 5 minut, zarządźcie, dopytajcie się, raz, dwa, nie ma obrzucania kamieniami ani w jedną, ani w drugą stronę. Mamy tyle dziur do załatania, za przeproszeniem, że mi głowa pęka, a wy tutaj w tym momencie, no przepraszam, ale marnujecie czas mieszkańców. Dobrze, kończymy ten temat. Ja rozumiem, że pan Zenek mówi prawdę, że pani Wysoszański. Ale proszę państwa, ja bardzo proszę, kończmy ten temat. Ja rozumiem, że pani będzie na tym spotkaniu. Ja sekundę, dosłownie, tylko się odniosę na moment. No, ja chcę, ale rzucone zostały kamienie, tak to bym powiedział w moją stronę. Tylko pytam się po co. Od niedawno pani mówiła, żeby atak za atakiem. No to jeżeli w ten sposób i pani mówi słowo przeciwko słowu, to nie wiadomo, kto jest. Dobrze, jeszcze pani radny Gniewomierowic, pani czy ja? Radny Gniewomierowic, o tym mówię. Proszę pani radną. Dlatego proszę nie chodzić nie swoje podwórko. Panie wójcie, nie może pan mówić do mnie, czy do kogo, do któregoś z radnych, że ma pan nas dość. Jest pan tu gościem zaproszony, to jest rada, czy ja? Wójt sobie zwołał radę? Nie. To jest rada gminy Wilkowice. Pan jest gościem. I proszę nigdy w życiu nie mówić, że pan ma nas dość. Pan nawet nie wie, jak my mamy pana dość. Ja bynajmniej. Proszę nigdy nie mówić tych słów. Ja nie wiem, jak się pan zachowa, mieszkańcy ocenią pana. No jak może pan do nas mówić, że ma pan nas dość? A jeżeli są jakieś, no nie, szkoda, to nie ma słowa, bo z kim tu rozmawiam.